Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Collection Book i dzisiaj otworzymy sobie następne paczki, ale zobaczcie, mamy paczki specjalne, paczki po 15 tysięcy, są to paczki z okazji nowego roku, nie wiem czy to jest konia, czy jak to się nazywa, w każdym bądź razie podrzucę wam to na fejsie jeszcze jak to dokładnie się nazywa, Facebooka macie poniżej jak zawsze. No i słuchajcie, otworzymy sobie trzy paczki po 15 tysięcy i jedną za 7,5 tysiąca i to wszystko poleci do Collection Booka, także zobaczmy kogo ciekawego uda się trafić. W tej paczce mamy 24 przedmioty, 20 złote, w tym 7 świecących. Także myślę, że w sumie zobaczymy czy się opłaca. Tak jak mówiłem, 3 te i jedna za 7,5. Także pierwsza paczka przed nami, to jest jumbo niby paczka, nie wiem czy się... Zobaczymy w ogóle czy to się opłaca. Myślę, że może uda się kogoś ciekawego trafić w środku. Cole, o Cole się na pewno przyda. Radowidź, lol. Mirelasz, mamy też MVE, który jest. Mamy tak, ten się nie przyda, to na pewno. Mamy reprezentację Francji, mamy Belgię w końcu. Nigeria, Moses, no niestety lubię cię, ale się nie przydasz. I oprócz tego nic ciekawego, mamy raczej stroje i takie pierdoły. Sami ocencie czy to się opłaca. W sumie można zawsze trafić albo kogoś zarąbistego, albo nie. Tym razem druga paczka za 15 tysięcy przed nami i kogo trafię? Zobaczmy. 15 tysięcy do wydania, te paczki są dostępne przez prawie 3 dni, więc myślę, że spoko, można sobie pootwierać. Co w środku? O, jakiś Portugalczyk. Mamy Portugalczyka Bruma. Szybki. I do tego jaki skill mu. What? Mamy Hiszpana. Ojej, Son, lubię cię, ale niestety nie przydasz mi się. O, ty też niestety nie. I z Wally też nie. No ale oprócz nich te karty są ok. Może jakiś duplikat? Fajne stroje w ogóle. Nice. Dobra. Lećmy do kolejnej paczki. Paczka numer 3, tak jak mówiłem. Już ostatnia ta jumbo. Zobaczmy, czy naprawdę się wróci, bo póki co to nic ciekawego w tych paczkach nie wypadło. Ale może jakimś cudem huchnę na szczęście. Boże. Naprawdę? O nie, Traore. Ten, który miał informa. Pamiętacie go? Szwecja. Ja pierdzielę. Szwecja Quixel. Szkocja Quixel. Nowa Gwinea Quixel. No kurde. Naprawdę? Jeszcze jeden. A Maury, nie wiem, po raz trzeci chyba trafiony przeze mnie ogólnie. No cóż, wyślijmy wszystko do klubu. Okej, i ostatnia paczka przed nami za 7,5 tysiąca, tak jak mówiłem, tamtych już na razie nie będę otwierał. To było na tyle, jeśli chodzi o te za 15 tysięcy, chyba że zaraz nagram sobie drugi odcinek na następny dzień. Zobaczymy, na razie zobaczmy, kogo się uda trafić i boom, Pele, szkoda, że to nie ten Pele. I Alessandrini, Włochy, Francja, z Peru mi się nie przydasz. I oprócz tego nic. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku z otwierania paczek. Takie mi się udało trafić ogólnie jak widzieliście. Myślę, że w następnym razem może uda się coś lepszego wyłapać. Mam taką nadzieję przynajmniej. No i tych już chyba nie będę ruszał, bo chyba się nie opłaca. No nic tu takiego świetnego nie wypada. Dobra, trzymajcie się, piszcie co wy trafiliście w tych jumbo paczkach. No i do zobaczenia kolejnym razem. Zobaczcie też co trafił Jacob. Link w opisie. Na razie i piona.